Nazywam się Karolina, jestem doradcą technicznym w firmie Dom 3E. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć dom mojego klienta. Zapytamy go o zdanie, co sądzi o technologii System 3E. Zapraszamy. Nazywam się Truszkiewicz Piotr. Jestem właścicielem firmy Domy Jutra, która zajmuje się budową domów energooszczędnych oraz pasywnych. Obecnie znajdujemy się na budowie, która znajduje się pod Wrocławiem w miejscowości Krzyków. Zbudowany ten dom jest w technologii System 3E. Dom jest o powierzchni 150 metrów, jest to dom z poddaszem użytkowym. Budowa trwała około 4 miesięcy do tego stanu, który jest obecnie. W tej chwili trwają prace związane z tynkami, z elewacją, instalacjami, które są pokładane pod posadzkami. Pierwotnie dom był wykonany w innej technologii, natomiast współpracujemy z konstruktorem, który bardzo szybko przeprowadził adaptację w konsultacji z firmą Dom 3E. Bardzo szybko to przebiegło. W ciągu kilku dni mieliśmy już przygotowaną koncepcję, czym otrzymaliśmy już gotowe kłady i można było przystąpić do zamówienia materiałów oraz startu budowy. Od położenia pierwszej warstwy do skończenia ścian parteru to zajęło nam 4 dni. Po wykonaniu stropu w 3 dni zostały postawione ściany kolankowe piętra na poddaszu użytkowym. Sam proces do stanu deweloperskiego zajmie maksymalnie 5 miesięcy. Jeżeli chodzi o materiał perlit, dla mnie jest znanym materiałem. Natomiast w konstrukcjach budynków jednorodzinnych i budowli, którymi się zajmujemy, jakby nie znałem jego zastosowania. Natomiast dla naszych klientów liczy się ekologia. Chcą mieć domy, które będą bardzo małą energię zużywać do ich ogrzania, co za tym idzie niższe rachunki. I to wymusiło dodatkowo, że chcieliśmy wprowadzić w portfolio System 3E, dzięki któremu możemy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Technologię System 3E warto wybrać z wielu powodów, między innymi, tak jak wcześniej wspominałem, o niskich rachunkach za ogrzewanie, szybkość budowy, co się przekłada też na niższy koszt prac ekipy budowlanej, która mniej czasu spędzi na budowie, dużo więcej rzeczy wykona danego dnia niż porównując do innej technologii. Wchodząc do pomieszczenia, które składa się z każdej strony ze ściany 3E, nie ma tak zwanego echa, jak w tradycyjnym budownictwie. Czujemy się tak jak w pokoju, który już byśmy mieli umeblowany. Tutaj jeszcze mamy bezwładność termiczną ściany, która nie przyjmuje ani ciepła, ani zimna. Czyli dotykając ściany w systemie 3E, czujemy jakby jednakową temperaturę. Nawet jeżeli ściana się styka z czepieniem żelbetowym, to żelbet jest bardzo zimny, a ściana w systemie 3E ma jednakową temperaturę. Dodatkowo jest to produkt polski, a należy wspierać polskie budownictwo i polskich producentów. Jeżeli chodzi o klientów, którzy z nami budują, zgłaszają się do nas o wycenę swoich domów, w których byśmy chcieli mieszkać, gdy mają do wyboru kilka technologii na rynku, to nie trzeba za bardzo przekonywać do systemu 3E, ponieważ już jest tyle elementów na plus w tym systemie, że inwestor sam sobie zdaje sprawę, że warto wybudować.